cześć, to Dominika i ze słonecznych Katowic. Witam Was na kanale Gdzie jesteś na Śląsku. Biała Małpa to kolejne miejsce, w które dzisiaj się udajemy, a konkretnie do Białej Małpy Mexico, bo są dwie Białe Małpy. Biała Małpa Multitap, która istnieje o wiele dłużej niż Biała Małpa Mexico, bo to zostało chyba otworzone w lipcu 2018 roku. No i jak nazwa wskazuje, jest tam serwowana kuchnia meksykańska. Jest to miejsce o tyle dla nas i myślę dla całych Katowic wyjątkowe, że niestety kuchni meksykańskiej, lokali serwujących kuchnię meksykańską zbyt wiele w naszym rejonie nie ma. Te, które były, albo już są zamknięte, albo mają średnią opinię. A znowu o Białej Małpie, no te opinie są całkiem pozytywne. Także przekonamy się, jak smakuje kuchnia meksykańska w Katowicach. To co? Idziemy wszyscy razem. Me down low when you give me that cocoa, handcuff me like popo. I'm like, oh no, you're doing it all right. You blind me like flashlight. You sexy like all night, all night. Boy, you're so wavy, wavy. And I'm standing here like, take me home. Boy, you're so wavy. Pierwsze wrażenie jest fantastyczne. Nie spodziewaliśmy się, że jest tutaj tak fajnie. W bramie nie wyglądało to, że to tak, że tutaj będzie taka atmosfera. Zamówiliśmy sobie pierwsze drinki, między innymi margaritę oraz bulgoga, o ile dobrze to wymawiam, czyli drinka z tequilą i z piwem Corona. Zamówiliśmy sobie pierwsze przystawki, no i chillujemy dzisiaj po meksykańsku. You're doing it all right. You blind me like flashlight. You sexy like all night, all night. Boy, you're so wavy, wavy. And I'm standing here like, take me, take me home. Boy, you're so wavy. No, muszę wam powiedzieć, że to jest przystawka. Nie, to nie jest danie główne, to jest przystawka. Wzięliśmy sobie tak zwane combo meksykańskie, czyli set wszystkich przystawek, jakie tutaj są, a jeszcze nawet i więcej, ponieważ standardowe przystawki nie zawierają pewnych rzeczy, które są tutaj. Czyli to jest empanada z jalapeno, taquitos i nachosy oraz tutaj wszystkie aż cztery salsy. Nie wiem, jak zjemy, czy tam burrito, czy quesadilla, bo też mamy sobie zamiar zamówić. Może weźmiemy sobie na wynos, ale wygląda i pachnie obłędnie. Okej, my już w zasadzie spróbowaliśmy każdej przystawki i muszę wam powiedzieć, że ja przynajmniej muszę się ciągle wachlować, bo jest tak gorąco, za chwilę domówimy sobie chyba wody, no bo praktycznie wszystko jest pikane, no jak to w kuchni meksykańskiej, ale zacznijmy od przystawek. Tutaj mamy cztery rodzaje przystawek, od najmniej pikantnych, czyli oczywiście najmniej pikane to są nachosy, świeżutkie, dobre, po prostu nachosy. Tutaj następne w kolejności to by były taquitos, czyli to są takie mini tortille też nadziewane farszem, serem i mięsem. Już przechodzimy do miejsca numer 2, czyli to będą miejsce numer 2, bo to jest 4, 3, 2, to będzie empanadas, czyli to są meksykańskie pierożki nadziewane mięsem, a tutaj tego mięsa jest bardzo dużo. Praktycznie po rozerwaniu pierożka tego samego ciasta jest minimalna ilość full mięsa. Także bardzo, bardzo jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. No i coś, co ja wziąłam niestety jako pierwsze, czyli coś najbardziej pikantnego, czyli to będzie no jalapeno, czyli panierowane jalapeno nadziewane serem, bardzo, bardzo pikantne. Na plus te wszystkie salse są przepyszne, zwłaszcza ta salsa z mango jest no taka bardzo, bardzo pełna mango, w zasadzie jakby to było całe mango zblendowane. Ekstra, no śmietana to zawsze trochę mniej ostrości dodaje, także fajny też dodatek. No generalnie jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, no i nie dojemy na pewno, bo jeszcze musimy coś więcej spróbować dla Was i dla nas też, bo też jesteśmy bardzo ciekawi. No zobaczymy, jak to będzie dalej.
Powiem wam, że te przystawki, no to nas zabiły. Pokonały nas, wyjątkowo przystawki nas pokonały, aż dziw. No może też dzisiaj nie nasz dzień, ale ciągle bawimy się dalej, żeby nie było. Wybraliśmy sobie dwa kolejne dania i myślę, że na tym już poprzestaniemy, bo podobno są bardzo duże, czyli żebyście widzieli dobrze quesadille, to będzie dla mnie. Ja wybrałam sobie w sumie też standard, bo ser, kurczak i warzywa grillowane. A Adrian wziął sobie też standard taki meksykański z kuchni Tex-Mex, czyli burrito. Mam nadzieję, że nie przeczytam tego źle, to jest cochinita pibil, czyli gotowana wieprzowina, pasta z fasoli, ryż po meksykańsku, ser i czerwona marynowana cebula. No, czekamy, chillujemy. Jeszcze domówiliśmy sobie drineczki, może jakieś meksykańskie piwko wpadnie. No i bawimy się dalej. Przyszły już nasze dania główne. No to chyba wszystko jest standardem, że to są ogromne porcje. Będziemy się wymieniać. No i też ciekawe, jak to będzie smakować i które wygra. Także za chwilę wam dajemy. No wszystko chcemy wam pokazać. Patrzcie, czy z nadzienia. Naprawdę sztos. No. Grube w ogóle. Mega grube, no. Solidne, solidna porcja i nieoszukana, to na pewno. Na sam koniec tego wieczoru, żeby zakończyć tą całą meksykańską ucztę z przytupem, biała małpa Mexico ugościła nas tequilą, a w zasadzie jej trzema rodzajami. Dlaczego trzema? Ponieważ te pierwsze dwa to są te same rodzaje tequili, zwykła tequila bianco. No a te dwa są znacznie rzadziej spotykane. My nigdy nie piliśmy tego rodzaju tequili, ponieważ ta pierwsza jest, zgadnijcie z czym? Z czekoladą. Szok, niedowierzanie. Ta tequila jest również tequilą, o której nigdy nie słyszałam, bo jest to tequila hibiskusowa. Także co? Na zdrowie, pijemy i kończymy ten piękny meksykański wieczór w Katowicach. Wiecie, jakimi jesteśmy obżartuchami na co dzień? Jeśli nie, to zachęcam do cofnięcia się o kilka vlogów, to zobaczycie, co i ile jemy. Ale muszę powiedzieć, że biała małpa Mexico nas pokonała. No, kazaliśmy sobie już to spakować, także jutro albo i pojutrze mamy z głowy, na szczęście. Nie dojedliśmy tego, bo te porcje były naprawdę bardzo, bardzo solidne. Dodatkowo jeszcze rozmawialiśmy z menadżerką białej małpy Mexico, no i dowiedzieliśmy się ciekawostki, że nawet kucharz tutaj jest z Meksyku, także stara się i przygotowuje te rzeczy tak, jak to się też podaje w Meksyku. Także liczymy na to i też mamy nadzieję, że ta autentyczność i odwzorowanie kuchni meksykańskiej jest naprawdę prawdziwe i tak de facto smakuje to tak jak i tam, tak i tu. Plusem są oczywiście też bardzo dobre drinki, też widzieliście przebitki, wzięliśmy sobie kilka. No i też polecamy tutaj, jeśli nie na jedzenie, to udać się też na drinka. W ogóle to miejsce polecamy szczególnie właśnie na spotkania ze znajomymi. Może na pierwszą randkę niekoniecznie, ale jeśli macie kolejną, już którą z kolei randkę, albo chcecie wziąć ze sobą znajomych, to myślę, to miejsce jest idealne, bo jest tutaj właśnie i biała małpa Mexico, i biała małpa Multitap zaraz naprzeciwko, czyli to jest miejsce z
gdzie są piwa kraftowe, tam jest z tego co pamiętam 20 tapów, plus dodatkowo jeszcze 300 różnych piw dodatkowo, także możecie, jeśli nie macie, nie jesteście głodni, możecie sobie też usiąść, spróbować sobie różnego rodzaju piw rzemieślniczych, a ja mimo wszystko zachęcam do wtedy wzięcia sobie jakichś przystawek, chociażby tej pierwszej przystawki, która, no to jest kombo meksykańskie, które my wzięliśmy, bo spokojnie w 3-4 osoby wam wystarczy, a spróbujecie sobie tej kuchni meksykańskiej, spróbujecie jak to smakuje i być może nabierzecie ochoty na więcej. Także my żegnamy się już z wami na dzień dzisiejszy, chillujemy, bo pogoda jest cudowna, ta pogoda w weekend wyjątkowo nam się udała wszystkim, także z tequilą dłoni, a w zasadzie z Cuba Libre tym razem mówimy wam cześć, no i do następnego smacznego razu. Hej!